Nie będę oryginalny, mówiąc, że główne zadania policji skupią się na tym, aby każdy bezpiecznie dojechał do tego celu, aby jednak to bezpieczeństwo miało uzasadnienie w rzeczywistości, potrzebne jest bardzo zdecydowane działanie policji. Rady, wskazówki na pewno na pierwszym miejscu. Natomiast kiedy będziemy widzieć, że kierowcy jadą z nadmierną prędkością, będziemy tutaj karać takich kierowców albo mandatem, albo wnioskiem o ukaranie do sądu. Pamiętajmy także o nowym taryfikatorze, który nie jest zbyt przychylny dla piratów drogowych, a policja ma teraz takie narzędzia, aby skutecznie z nimi walczyć. Nie ukrywamy też, i to też w trosce o kierowców i zmotoryzowanych, że będziemy dokonywać bardzo częstych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Po kilku sekundach będziemy wiedzieć, czy taki kierowca może jechać dalej, czy niestety będzie miał zabezpieczone prawo jazdy i będzie się to wiązało z odpowiedzialnością karną. Ale pamiętajmy też, że policjanci będą bardzo mocno na drogach widoczni, będą w zastępstwie, można powiedzieć, sygnalizacji świetnej, wielokrotnie kierować ruchem. W takiej sytuacji znaki wydawane przez policjantów są priorytetem. Przed nami bardzo wymagający czas, czas wszystkich świętych. Dla policjantów oznacza to czas bardzo wzmożonych działań na naszych lubuskich arteriach komunikacyjnych. Cel numer jeden, aby wszyscy bezpiecznie dotarli na groby bliskich, a później, kiedy w zadumie refleksji oddadzą się modlitwie, spokojnie i bezpiecznie wrócili do swoich domów. Chciałbym tutaj podkreślić przede wszystkim, że kulturalni kierowcy absolutnie nie mają się czego obawiać. To właśnie dla nich jesteśmy, im służymy i chcemy wypełnić to najbardziej ważne dla nas zadanie, aby każdy bezpiecznie wrócił do swojego domu. Ale z drugiej strony też chcemy zapewnić, że absolutnie nie będzie taryfy ulgowej dla drogowych piratów. Mamy tutaj bardzo mocne narzędzia, żeby z nimi walczyć, ale też w ostatnim czasie sojusznika w innych kierowcach, w innych zmotoryzowanych, którzy widząc, co dzieje się na drodze, absolutnie tego nie akceptują i informują policjantów o bardzo złych zachowaniach na drodze.